Damn, son, where'd you find this? Cześć, czołem. Jesteśmy na lodowisku w Białej Podlaskiej, znajdującym się przy ulicy Zygmunta Augusta 2. Znajdujemy się w wypożyczalni łyżew. Są z nami przesympatyczni, zapaleni łyżwiarze oraz nasz kochany pan Stasiu, który jest instruktorem na lodowisku. Panie Stasiu, dużo ludzi przychodzi na lodowisko? No właśnie w tym roku to sporo ludzi przychodzi. Właśnie w grudniu mieliśmy troszeczkę pogodę nie najlepszą, ale teraz mamy sprzyjające warunki i codziennie na każdą godzinę jest komplet ludzi. Dlaczego ludzie wybierają akurat lodowisko, a na przykład nie inne sporty zimowe? Jak pan myśli, co ich przyciąga? Latem na pewno też większość tutaj przebywa na Orliku. Ci sami chłopcy też przychodzą zimą, żeby spędzić ten czas miło, nie przy komputerze, a właśnie, żeby troszeczkę odpocząć, złapać świeżego powietrza, nauczyć się jeździć, pokazać, co się umie, bo każdy, którzy przychodzą tutaj na lodowisko ludzie, każdy powtarza, że kiedyś jeździłem. A jak przyjdzie się do jazdy, to widać, że jednak to jest początek i trzeba od początku zaczynać. A jakie zagrożenia na lodowisku? Co może się wydarzyć tego złego? Nieczęsto są, bywają wypadki, ale nieczęsto. Przeważnie brawurowa jakaś jazda nieprzemyślana. Większość, którzy tutaj przychodzą, nie jeżdżą tak dobrze. I na skutek szybkiej jazdy dochodzi czasami do wypadków, złamanie ręki, czy przeważnie ręka jest złamana, nogi raczej nie było złamane. W tym roku nie doszło jeszcze do wypadku. Nie jest to taki jak gdyby sport mocno urazowy. Po prostu trzeba uważać, dużo ćwiczyć, nie dojdzie do wypadku. Słuchajcie chłopaki, czemu akurat łyżwy, a nie na przykład bieganie, skakanie? To śnieg się przyciąga? Oczywiście, no bo biegać się nie da w śniegu, bo jak pada śnieg, to też różne bieżnie są zamrznięte i można się poślizgnąć. Odpowiednie buty i wszystko da radę zrobić. Łyżwy i jedziesz, co? A ty dlaczego akurat lodowisko, a nie na przykład hala sportowa? Czemu lodowisko? No. Lubię ten sport, mam tu wielu kumpli, przychodzę co roku, no i jakoś tak zostało. Raz mnie namówili, jeżdżę do dzisiaj i dobrze jest. Będę to na pewno ciągnął dalej. Jak długo już jeździcie na łyżwach? O matko, jeżdżę już jakieś prawie 4 lata. Czyli od samego początku, kiedy zaczęło powstać tutaj lodowisko? No tak, już w połowie jakoś sezonu tutaj zacząłem jeździć pierwszego i się... Trzymam, no kurde, jest tu naprawdę zgrana ekipa, mnie to tu ciągnie, w domu nie wysiedzę, na pewno. Nie ma, jak jest otwarte, to nie wysiedzę, jak jest zamknięte, to się załamuje, idę spać i tyle. Ja zaczynałem od rolek, jeździłem 5 lat na rolkach, a na łyżwy znajomi mnie namówili i tak się zaczęło. Połączenie rolek z łyżwami, to widać, na przykład jak ktoś przychodzi, jeździł na rolkach, to od razu widać się, że potrafi szybko nauczyć się na łyżwach, czyli tego, to przejście jest z rolek na łyżwy bardzo szybko i to widać efekt tego. Ale nawet ludzie ten, jak nigdy nie jeździł na rolkach, też przychodzą, uczą się, jak ktoś poświęca tu dużo czasu, nie stoi przy bandzie, tylko się uczy, też się szybko nauczy, można w jeden sezon się dużo rzeczy naprawdę nauczyć. No ja próbowałam się nauczyć tyłem jeździć i tak powiem, tak szczerze, jest tak średnio mi to wychodzi. Tylko raz mnie poprosiłeś, dziękuję bardzo. Było za rzadko, trzeba częściej przychodzić. No. Postaram się. Powiedzcie mi, jeździliście gdzieś na innych lodowiskach, czy tylko tutaj jesteście wierni dla jednego? Stegny, Warszawa na pewno. Też robiłeś tam taką furorę? No jasne, Stadion Narodowy. Dobrze było, fajnie nawet, ale nie. Klimat tego lodowiska jest niezastąpiony. No toż tak. Ty, no nawet nie ma co się wypowiadać, prawdę mówiąc, w porównaniu tamte lodowiska, a te.
może większe, sławniejsze, ale jednak Tobiaskie lodowisko jednak. No już taki sentyment, duszę. Co nie? Damn, son, where'd you find this? A myśleliście może nad tym, żeby stworzyć jakąś grupę, jeździć na jakieś zawody za ice skatingu? Czy na razie nie? Nie myśleliście nic na ten temat? Myśli były, ale nie wszyscy może jeżdżą tak. No a dlaczego nie chcieliście robić sobie treningów? Założyć coś, działać, ktoś na większą skalę? Nie każdy ma czas, bo to ludzie po 18 w różnych wiekach, prawda? Niektórzy wolą pójść na melanż się nachlać i tutaj już nie dotrą potem. Nieprawda. No. Dlaczego nieprawda? Dlaczego nieprawda? No nieprawda, bo jak człowiek wypije, to też przyjdzie na łyżwy i pojeździ. No wiesz. Żeby wytrzeźwić, co nie? No. Ale pijanych nie wpuszczamy. Więc widzicie, chłopaki, już furtka zamknięta. A czasami też wieczorami, nieczęsto, ale czasami tam zagramy w hokeje. Zbiera się taka grupa, którzy już troszeczkę jeżdżą, potrafią poruszać się na łyżwach i próbujemy grać w hokeja. Chociaż jest to sport niebezpieczny, ale staramy się jakoś podołać temu i przyciąga to ludzi też. Często przychodzą ludzie oglądać. Dużo było wypadków? Ogólnie na lodowisku, czy tylko przy hokeju? Przy hokeju aż tyle było? Nie, to tylko piszczele co najwyżej poobijane i tyle. A ogólnie podczas jazdy, bo no, chłopaki szalejecie na tym lodzie, to trzeba przyznać. Nie, no czasami, no nie powiem, no tyłek boli, co nie? Gdzieś się czasami najedzie komuś albo coś, ale nie no, czy ja wiem. Dużo jest ludzi, to wtedy jest bezpieczniej. Bo wtedy wolniej jeżdżą i starają się dbać o bezpieczeństwo. A jak jest troszeczkę mniej ludzi, to wtedy zaczynają szaleć. I tu załącza się wariat, tak? Bo nawet jak jest dużo osób, my wchodzimy, no i jakby nie patrzeć, i tak będziemy próbować, jak wariaci. Czyli schodzą wam z drogi? No tak, no już się zdarzały takie akcje, że wchodzę na lodowisko, a ludzie, o nie, znowu on. I ja takie, no dobra, co nie, sobie jadę dalej, ludzie pod bandą stoją i tyle, a ja sobie jeżdżę. Ale nie, no czasami to zejdę normalnie sobie z lodowiska, żeby oni trochę pojeździli, no bo ja tu prawie codziennie jestem. Więc ja się wyszaleję, oni nie raz na jakiś czas, więc puszę. Damn, son, where'd you find me? Słuchajcie, jakieś najlepsze wspomnienia z lodowiska? Dobra, najlepsze to poznanie tutaj obecnego Hubercika, papy. Co nie? Kręciłem na tym lodowisku trójeczkę 360 stopni. No i że akurat tak wpadło, że przy połowie obrotu wskoczył na mnie. Obkręciliśmy się trochę więcej razy w powietrzu i ładnie się wywaliliśmy. No od tamtej pory, no to tylko ja przychodzę na lód, on jeździ. Się tylko pytałem jaki, dobry czy nie. I zaraz wchodziłem, razem jeździliśmy i od tamtej pory ciągle razem. Czy to lato, czy zima, to wiesz. A wy chłopaki? Tylko nie w związku oczywiście. Nie no, nie. Cicho, na fajsie było. A wy chłopaki, jakieś takie fajne wspomnienia z lodowiska? Od groma dziewczyn jest. I to polecamy, jest super. Ja myślę, że dobre wspomnienie to będzie pierwsze wejście na lód. Tego nigdy się nie zapomina. Czyli od razu pierwszy krok, jazda pierwsza? Pierwsze upadki, o. Pierwsze upadki. Tak. Wpadłeś na jakąś super dziewczynę, za nie mówiłeś, nie wiedziałeś, zobaczyłeś gwiazdy. Oj, nie raz. Proszę, takie rzeczy. Dlatego proszę Państwa, zapraszamy na lodowisko. A ty, Hubert, jakie masz takie najlepsze wspomnienie? Takie samo jak kolega tu powiedział, jak się poznaliśmy. A pan Staś? A mnie to bardzo cieszy, że na samym początku tylko powstało lodowisko. Niewiele osób potrafiło jeździć, a teraz mnie to cieszy, że tyle dzieci nauczyło się jeździć. Sporo też spod mojej ręki wyszło, że się nauczyli jeździć. Miło teraz jest popatrzeć, jak tyle ludzi jeździ. Czyli lodowisko spełniło swoją funkcję i czyli jest potrzebne dla nas wszystkich i myślę, że będzie trwało jeszcze kilkanaście lat. Podsumuję to wszystko, najważniejsze jest, że tworzymy tutaj taką jakąś rodzinę. I to jest najważniejsze, że młodzież
kto nie idzie tutaj, zawsze do pana Stasia idziemy. I tworzymy taką rodzinę, nawet niektórzy potrafią się tam czasami zwierzyć, czy coś tak spraw prywatnych. Tu jest prawie jak drugi dom na tych łyżwach. I chciałbym, żeby tak było i latem, zimą, że zawsze jesteśmy tutaj rodziną. No już widać, ja też zaklimatyzowałam się. No i dobrze. Pamiętajcie, przy nigdy w takich łyżwach, Bauer 4.0, co nie? Nigdy nie jeździcie w nich po betonie. Łatwo zaliczyć glebę. Próbowałeś? Próbowałem. Ale strasznie się tępią, na tępych łyżwach ciężko jeździć. O, dokładnie. Dziękuję dla pana Stasia, na ostrzone. Ładnie się jeździło, dobrze. Bez upadku? Będzie widać na filmiku. Dobra, chłopaki i panu Stasiu, dziękujemy serdecznie za rozmowę, a państwa zachęcamy do aktywnego spędzania czasu także zimą i zapraszamy tutaj na nasze bialskie lodowisko, także was, kochani łukowianie. Trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Teraz mnie wynieśli. Olkę też roznosiłem. Tak. A co się stało? No, to wiesz, prywatne sprawy. To się wytnie? No. Porozmawiajmy. To się wytnie. Pozdrawiam kolegów z Łukowa. Masz takich kolegów? Mam. Dużo? Kilku. Pozdrawiasz ich? Pomachamy im? Cześć, no, pozdrawiam was wszystkich. Thanks. Bardzo dziękujemy. My też dziękujemy. No, ale nie tyle.